Trasa S8, niedaleko węzła Oleśnica. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na miejsce jedzie pogotowie, ale do wypadku karetka dotrzeć nie może, bo kierowcy zablokowali drogę. Stali zderzak w zderzak i nie było już pola manewru, żeby ta karetka, która jechała na sygnale, żeby utorować jej drogę tak i żeby mogła jak najszybciej dojechać do tego miejsca. Ratownicy próbują dostać się do rannych wąskim pasem awaryjnym. Ostatecznie kierują się do miejsca obsługi pasażera, żeby skrócić sobie drogę. Przejechaliśmy kawałek, ale końcówka wyjazdu z tego mopu no też było tam zakorkowane, gdyż kierowcy stali, chociaż mieli możliwość wyjazdu. W walce o ludzkie życie liczy się każda minuta, a ratownicy na dojazd do rannych stracili 20 minut. W zależności od tego, jakie ten poszkodowany doznał obrażeń, szybsze podjęcie działań jakichkolwiek na miejscu zdarzenia daje większe szanse na przeżycie tej osoby poszkodowanej. To nie pierwszy raz, gdy kierowcy zapominają o tak zwanym korytarzu życia. Od dawna walczą z tym strażacy. Czym częściej będziemy o tym rozmawiać, czym częściej będziemy się spotykać, ten problem pokazywać, to wpłynie to w końcu na mentalność i osiągniemy ten cel, czyli będziemy tworzyć korytarz życia. Ratownikom udało się pomóc osobom, które zostały ranne w wypadku na S8. Obawiają się jednak, że któregoś dnia mogą nie zdążyć. Fakty, Marcin Ustik. Akcję edukacyjną Korytarz Życia Włącz Myślenie prowadzą w internecie strażacy ochotnicy z Czernej i Ujazdu Górnego.